Największy nazywa się Cesarski, ma 120 cm wzrostu, waży mniej więcej 40 kg i mieszka na Antarktydzie i tylko tam. I chodzi oczywiście o pingwiny, które kiedyś podobno umiały latać, ale potem życie zaprowadziło je stopniowo coraz bardziej w stronę wody. Ale pomyślałam sobie tak, zobaczcie, gdyby pingwin był człowiekiem, to wyobrażacie sobie, jaka to byłaby rozpacz, że traci skrzydła, że nie będzie mógł latać, że to niesprawiedliwe, że tak nie może być, że to trzeba natychmiast zmienić, że nie wolno do tego dopuścić. Myślę, że nawet Bóg zostałby wezwany przed Trybunał Unii Europejskiej za naruszenie praw człowieka i byłoby naprawdę wielkie narzekanie i żal, i łzy, i zaklęcia. A pingwin miał kiedyś skrzydła i umiał latać. I chociaż być może myślał, że latanie to jest jego przyszłość, to życie zdecydowało inaczej. Zabrało mu skrzydło, ale w zamian dało mu genialną umiejętność pływania i nurkowania. I niektóre pingwiny potrafią zostać pod wodą nawet przez 18 minut i zejść na głębokość prawie 550 metrów, wyobrażacie sobie? Człowiek podczas zwykłego nurkowania schodzi tak mniej więcej na 50 metrów, tak 30 do 50, a pingwin na 550 i żyje, i ma się świetnie. Pingwin potrafi nawet pić słoną wodę. Jego organizm tak świetnie przystosował się do życia nad zimnym oceanem. Dobre marzycie, mimo że stracił skrzydła i nie umie już latać.